Cena opakowania papieru toaletowego w Szczecinie w sieci sklepów Sknerek wynosi 6 zł i 54 grosze, natomiast w Tarnowie 6 zł i 32 grosze. Z kolei pasta do zębów kosztuje 9 zł i 47 groszy w Tarnowie oraz 8 zł i 99 groszy w Szczecinie. Dane te zapisane są w macierzygie, czyli tutaj za chwilę zobaczymy, wedle jakiej reguły one są zapisane. A mamy odpowiedzieć na takie pytanie, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe. Czyli tutaj mamy pewne stwierdzenia o tych danych i o macierzygie. No i zobacz, mamy odpowiedzieć, które z tych stwierdzeń jest prawdziwe. Dobrze. Teraz tak, to jest przykład tego, w jaki sposób macierz może służyć do przechowywania pewnych danych. I w gruncie rzeczy wiele danych jest przechowywanych w ten sposób, w tak zwanych bazach danych. Więc często baza danych to jest po prostu taka duża, czy zestaw takich dużych macierzy, w których te dane są przechowywane. Czyli to jest przykład takiej bardzo prostej, moglibyśmy powiedzieć, bazy danych. No i wtedy jest łatwy dostęp do tych danych przy pomocy komputera. Programy mogą różne dane wyciągać i analizować. Zobaczmy teraz, jaka jest reguła tutaj. Czyli tak. Zobaczmy, 6,54. 6,54 to jest cena papieru toaletowego w Szczecinie, natomiast w Tarnowie 6,32. Czyli tu jest papier toaletowy w Szczecinie, papier toaletowy w Tarnowie. Czyli wydaje się, że ta pierwszy wiersz nam reprezentuje ceny papieru toaletowego, czyli papier toaletowy. Natomiast co? Z kolei pasta do zębów kosztuje 8,99 w Szczecinie i 9, czyli z kolei drugi wiersz wydaje się, że reprezentuje nam ceny pasty do zębów. Pasta do zębów. Z kolei co kolumny? Otóż zobaczmy, pierwsza kolumna reprezentuje nam ceny w Szczecinie, prawda? Pierwszy wyraz w pierwszej kolumnie to jest papier toaletowy w Szczecinie, natomiast drugi wiersz w drugiej kolumnie to jest pasta do zębów w Szczecinie. Czyli tutaj mamy, pierwsza kolumna reprezentuje nam Szczecin, a druga kolumna reprezentuje nam ceny w Tarnowie, czyli Tarnów. No właśnie, taka jest reguła, prawda? Kolumny reprezentują nam miasta, a kolejne wiersze reprezentują nam kolejne produkty, a wyrazy właśnie na przecięciu wiersza i kolumny to dają nam cenę jakiegoś towaru w konkretnym mieście. Oczywiście ta tabela mogłaby być dużo większa. No i teraz przypatrzmy się tutaj na te pytania. No i teraz przypatrzmy się może tym pytaniom. Pierwszy punkt. Poniższa macierz H może być użyta do reprezentacji tych samych danych. Widzimy, że ta macierz rzeczywiście zawiera te same cyfry. No ale dobrze, popatrzmy znowu. Pierwszy wiersz, widzimy, że pierwszy wiersz to jest taki sam jak wiersz w macierzy G, czyli ten pierwszy wiersz to jest papier toaletowy, prawda? Znowuż papier. Drugi wiersz to by była prawdopodobnie, skoro chcemy, żeby te same dane, to byśmy musieli zinterpretować, że to jest pasta do zębów. Z kolei pierwsza kolumna reprezentowała nam miasto Szczecin i to się jakby zgadza, tak? Ponieważ to reprezentuje cenę papieru toaletowego w Szczecinie, a druga kolumna, pierwszy wiersz reprezentuje cenę papieru w Tarnowie, czyli to byłby Tarnów. No dobrze, ale teraz te liczby w drugim wierszu są zamienione, prawda? Czyli tutaj... Jeżeli się umówimy na tę konwencję reprezentowania tych danych, no to by nam reprezentowało, mówiło nam, że pasta do zębów w Szczecinie kosztuje 9,47, natomiast ta macierz mówi nam, że pasta do zębów w Tarnowie kosztuje 9,47 i analogicznie tutaj ta dana mówiłaby nam, że pasta do zębów w Tarnowie kosztuje 8,99, a tymczasem w tej macierzy jest zawarta informacja, że pasta do zębów w Szczecinie kosztuje 8,99, czyli ta macierz nie reprezentuje nam tej samej informacji. No, jaka macierz mogłaby reprezentować tę samą informację? A no mianowicie, pomyślmy o takiej macierzy G' i może ją tu napiszę. Mianowicie ona by wyglądała tak. 6,54, 6,32, 8,99 i 9,47. No,
Czym się różni ta macierz od tej? Ano, zamianą wierszy z kolumnami, prawda? Czyli to jest taka operacja, która się nazywa transponowaniem macierzy, czyli ta macierz jest macierzą transponowaną. No i teraz jaka jest interpretacja? No wtedy widzimy, że pierwsza kolumna z kolei reprezentuje nam ceny papieru. Czyli to byłaby kolumna papier, to byłaby kolumna pasta do zębów. Z kolei wiersze reprezentują nam miasta, prawda? To by było 6,54 i oś, to byłby Szczecin, a to by był Tarnów. No to widzimy, że ta macierz mogłaby reprezentować tę samą informację, co macierz G, tylko musielibyśmy się umówić, że tym razem podajemy kolejne produkty, to są kolejne kolumny, a kolejne miasta to są kolejne wiersze. Dobrze. Teraz tak, druga kolumna macierzy G zawiera informację o cenie pasty do zębów w obu miastach. No więc nie, widzimy, że ta druga kolumna reprezentuje nam ceny dwóch produktów w Tarnowie, a nie ceny jednego produktu w dwóch miastach, czyli tu jest nie. No i wreszcie mamy taki G21 równa się 6,32. Otóż trzeba pamiętać, co oznacza G21, co oznaczają te numerki. Otóż pierwszy indeks, ten bliżej nazwy macierzy, to jest numer kolumny, numer wiersza, a to jest numer kolumny. Czyli G21 to jest liczba, która stoi w drugim wierszu i w pierwszej kolumnie. W drugim wierszu i w pierwszej kolumnie. Drugi, czyli to by było to. G21 to jest 8,99, prawda? A tu jest 6,32. Otóż nie, 6,32 to jest G12, czyli to jest nieprawda, natomiast to jest wyraz, który stoi w pierwszym wierszu i w drugiej kolumnie. Czyli to jest również nieprawda. No dobrze, skoro mamy trzy zdania, z których żadne nie jest prawdziwe, a czwarte mówi, że właśnie żadne z powyższych nie jest prawdziwe, wobec tego czwarte jest zdaniem prawdziwym.